znajduje się właśnie na nowym peronie 5 Warszawy Zachodniej. W tym miejscu powstaje właśnie betonowa płyta, na której będzie posadzona płyta peronowa. Ale to jeszcze za chwilę, a dzisiaj opowiem więcej o tej stacji i przebudowie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem, a Wizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej. W tym miejscu widzimy tąże stację, która tutaj się znajduje i przebudowuje, nie do poznania. Głównymi zmianami w stosunku do tego, co było wcześniej, jest to, że teraz na każdym peronie będzie winda, będą schody ruchome i do wszystkich peronów będzie dojście z przejścia podziemnego. Mało tego, jest jeden nowy peron, peron 8, bo wcześniejszy peron 8 zmienił nazwę na peron 9, ale znajduje się w tym samym miejscu, z tym, że jest oczywiście nowy, tak samo jak cała stacja. Ponadto zmienia się układ torowy całej Warszawy Zachodniej, w różnych miejscach powstają nowe obiekty, m.in. to tutaj, na warszawskiej średnicy, który umożliwi podczas przebudowy linii średnicowej połączenie pociągów pomiędzy jednym i drugim torem pociągów dalekobieżnych. W tym miejscu aktualnie jest właśnie robiony ten łącznik pomiędzy jednym a drugim torem, dzięki czemu pociągi będą mogły w przyszłości tutaj jeździć po prostu wahadłowo po jednym torze, a nie w ogóle wstrzymać ruch w danym kierunku. To jest oczywiście duża zaleta i duże ułatwienie podczas planowania tras w trakcie przebudowy średnicy, która będzie realizowana po przebudowie Warszawy Wschodniej, czyli za jakieś jeszcze pewnie ponad 4 do 5 lat. Natomiast na wprost mamy Warszawę Zachodnią, bo tutaj aktualnie ten łącznik jest budowany, przy nim możemy zobaczyć, że te ściany właśnie zostały zrobione do utrzymania całego gruntu, no i torowiska jeszcze tam na razie nie mamy. Natomiast tutaj dalej, jak dolecimy do Warszawy Zachodniej, to możecie zobaczyć, że właściwie to są dwie stacje Warszawa Zachodnia, a de facto to są cztery zachodnie. Jedna Warszawa Zachodnia to jest peron 9, który jest osobny na linii Warszawa Gdańska. Druga stacja Warszawa Zachodnia to jest peron 876, tutaj właśnie widzimy z tej strony. To są nowe perony, które mogą pojechać w kierunku Warszawy Centralnej i w kierunku Warszawy Głównej, tylko i wyłącznie do tych stacji mogą pojechać. Drugą stronę w każdym kierunku. Następnie mamy stację Warszawa Zachodnia, która się znajduje dla linii średnicowej podmiejskiej i stamtąd pociągi mogą pojechać tylko i wyłącznie w kierunku Warszawa Śródmieście. Nie mogą pojechać na przykład w kierunku Warszawa Centralna czy Główna. No i Warszawa WKD Zachodnia, która jeździ sobie po swoich własnych torach. A w tym miejscu możecie zobaczyć halę dworcową, która powstaje. Tak, hala dworcowa jest jedna po stronie Alei Zoimskich, natomiast teraz powstaje druga po tej stronie i w tym miejscu możemy zobaczyć, jak to wygląda. Co my tu mamy? Nowy dach, który będzie montowany na tym całym elemencie. Trochę inny niż nad peronami, ale w tym miejscu widzimy jedną ze ścianek, na której będzie usadowiony cały dach. To też oznacza, że zejście składki w tym miejscu będzie całkowicie zapewnione pod zadaszeniem, więc nie powinno padać. Z wiatrem oczywiście wiadomo, jak to będzie. No i cały dach będzie się łączyć w jedną całość, jednocześnie z właśnie dachem nad peronami i tym dachem nad samą halą dworcową przy ulicy Tunelowej, bo właśnie w tym miejscu się znajdujemy. Wejdźmy sobie do środka i zobaczcie, jak to wygląda, bo pierwszy raz faktycznie miałem okazję wejść do środka. Tu możemy zobaczyć dosyć podobne nawiązanie słupów do tego, co się znajduje na peronach. Słupy w kształcie litery V. One będą obudowane jeszcze dookoła tego rusztowania, które na nich zobaczycie, a cała hala dworcowa będzie oczywiście przeszklona. W środku, w tym miejscu na poziomie 0 będą kasy biletowe i jakieś małe sklepiki czy innego typu, tego typu lokale usługowe. Nie będzie tutaj raczej nic dużego takiego jak Biedronka czy jakieś restauracje, ale spokojnie to wszystko będzie się znajdować jeszcze na poziomie minus 1, gdzie właśnie tu będziemy schodzić. Po środku będą schody, po bokach będą schody ruchome i powoli schody ruchome już są tutaj montowane, za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Natomiast na górze dach jeszcze cały czas ma montowaną konstrukcję, co oznacza, że to nie jest całkowicie zadaszone jeszcze w tym miejscu, dlatego też tutaj prace wykończeniowe jakiekolwiek na poziomie minus
Jeden również nie mogą się dziać w obrębie tego miejsca, no bo wiadomo, jeśli by zaczęło padać, no to tego byśmy wszyscy nie chcieli, żeby tam się działo. A to jest to rusztowanie, które wam mówiłem, dookoła właśnie słupów. Ono będzie całkowicie obudowane, no i tutaj jakieś zasilanie i inne rzeczy będą schowane w środku. Zejdźmy sobie na dół, do poziomu minus 1 w tym miejscu, to schodzimy schodami po drugiej stronie ulicy Tunelowej, czyli po stronie północnej ulicy Tunelowej i widzimy, jak to wygląda na dole. Tu będzie pełno lokali handlowych i usług, które się tu będą znajdować. Duże przestrzenie. A to, co odpowiadam, nie mam zielonego pojęcia, jakie tutaj lokale usługowe się pojawią, bo to jest za wcześnie o tym mówić. Tak, jakby będziemy o tym mogli mówić mniej więcej pewnie za jakiś rok, czy jeszcze jakiś czas. Ale tak jak mówię, moje przewidywania tutaj to są w ogóle strzelania datami w kosmos, więc nie przywiązujcie do tego, co tutaj, jeżeli chodzi o daty, na razie żadnych konkretów. Ale zobaczmy po prostu, jak to wygląda na dole. A mianowicie mamy zejście właśnie z tej hali dwutorcowej przy ulicy Tunelowej, gdzie tutaj widzimy, że są montowane ścianki bezpośrednio boczne, czyli barierki. Tutaj mi będziemy się opierać, jak będziemy schodzić na dół. Też sama stacja cała będzie wykonana w ten sposób, podobny jak nowe stacje metra w ostatnim czasie, czy inne tego typu obiekty, czyli na zasadzie takiego betonu, który będzie po prostu na ścianach zamontowany. Będzie to przez to trochę szara ta stała stacja, ale zobaczycie, jak to wygląda za chwilę. Bo my tu się przenosimy w coraz to dalsze miejsce i dochodzimy do ciekawostki, którą dla was nagrałem bezpośrednio z takich schodów. Oto w tym miejscu. Za mną znajduje się ścianka, za którą jest peron 7. Co to oznacza? Oznacza to, że wy tam wsiadacie do pociągów, natomiast ja znajduję się już na schodach, którymi będziemy w przyszłości schodzić do przejścia podziemnego. Obok mnie są schody ruchome, po drugiej stronie podobnie to wygląda, z tym, że jest jeszcze jedna winda, którą będziemy wjeżdżać i na kładkę, i na peron, i do przejścia podziemnego. A jeszcze niżej, na minus 2, pode mną jest właśnie tunel tramwajowy, który również już powstaje i podobnie wygląda. Taka ciekawostka. Dokładnie tak to wygląda, jak właśnie teraz przedstawiłem. Natomiast co chciałem chyba najbardziej powiedzieć, to jest to, że właśnie ten beton, który mówiłem, będzie na ścianach zamontowany, jest już zamontowany pomiędzy właśnie oddzielając schody ruchome i zwykłe schody. Możecie przypatrzeć się w różnych miejscach. Schody ruchome też tutaj już są montowane, w niektórych miejscach są zamontowane, ale są zupełnie niewykończone i nieuzbrojone w ostatnie elementy. No bo oczywiście muszą być jeszcze gotowe wszystkie pozostałe elementy, takie jak ściany pomalowane. I do momentu tego nie będą dalsze dobre prace przy nich, będzie to czekać. W tym miejscu jest winda. Jedna winda. Teraz to powtórzę, faktycznie ja w poprzednich filmach was mogłem wprowadzić w błąd. Na każdy peron Warszawy Zachodniej będzie jedna winda, nie dwie windy. Jedna winda, która będzie jeździć pomiędzy poziomami minus 1 z przejścia podziemnego, poziomem 0, czyli perony, i poziomem plus 1, czyli kładką. Jedna winda będzie obsługiwać te wszystkie perony. Znaczy jedna winda będzie obsługiwać każdy jeden peron. No i oczywiście schody ruchome i zwykłe schody w zależności od peronu. Przy peronach dla linii średnicowej z podmiejskiej tam będzie trochę więcej tych ciągów schodów ruchomych, bo faktycznie będzie można się najeździć w górę i w dół. Natomiast tutaj przechodzimy, idąc w kierunku peronu 9. Tak, przejście do peronu 9 jest niedostępne dołem dla pasażerów, a tak będzie wyglądać już po oddaniu do użytku. W tym miejscu w przyszłości będą schody ruchome na przystanek tramwajowy na minus 2, który się tutaj będzie znajdować, a na razie mamy to wykończenie, jest dosyć duża podłoga i właściwie pusto tu będzie przez dosyć długi okres czasu. Czy jakieś lokale handlowe tu się pojawią? Raczej szczerze wątpię. Ewentualnie jakieś takie pop-upy, które może być zamontowane na środku, tak jak macie w galeriach handlowych. Tak wygląda to od góry, właśnie tym przejściem podziemnym przed chwilą szliśmy i ono się prowadzi bezpośrednio tego peronu 9, który w tym miejscu jest. Przy peronie 9 trwają prace takie same mniej więcej jak cały czas, czyli montaż wind, chociaż windy z tego co wiem chyba już są zamontowane. Mamy też schody ruchome, które są cały czas składane w jedną całość, no i ogólnie wykończanie wszystkich poszczególnych wyjść, zwykłych schodów i tak dalej. To wszystko też tutaj jest cały czas realizowane. Więc domyślam się, że przez jakiś może okres czasu będziemy mieli oddane do użytku schody ruchome i będziemy już w nim wjeżdżać na peron 9, a zwykłe schody będą wtedy wykańczane, ponieważ tam nie ma jeszcze nawet podłogi zrobionej. Chodzimy tylko i wyłącznie po betonie, tak jakbyśmy chodzili po placu budowy. Ale jest oczywiście to wszystko tak zrobione, żeby to było dostosowane dla osób tutaj, żeby nie było, żeby było
spełnione wszystkie elementy bezpieczeństwa. Tu widzimy bezpośrednio drogę dojazdu na sam środek placu budowy i teraz nim się zajmiemy. Bo faktycznie Warszawa Zachodnia to nie tylko budowa przejścia podziemnego, ale również przebudowa wszystkich peronów. A ponieważ zostały zamknięte jakiś czas temu perony 5, 4 i 3, to możemy zobaczyć, jak tam faktycznie trwają prace budowlane. Zanim to zobaczmy jeszcze raz ten dach w hali dworcowej, który się znajduje po lewej stronie. Tutaj windy, które powstają właśnie na nowe perony, no i ogólnie panele fotowoltaiczne znajdujące się na całej stacji. A tu już widzimy dwa nowe daszki, które się znajdują. To są daszki bezpośrednio od peronu 5 i 4. Te dwa perony są dla pociągów głównie dalekobieżnych, ale również podmiejskich, jeżeli będzie potrzeba. Ale ponieważ są głównie dla dalekobieżnych, to są wydłużone i są dłuższe niż dla pociągów podmiejskich, a tego mają też dłuższe daszki. Tu mamy SKM-kę, która właśnie jedzie po linii podmiejskiej z linii średnicowej i możemy zobaczyć, jak to wygląda tu, gdzie tego torowiska już faktycznie nie ma. Mamy dosyć dużo słupów od sieci trakcyjnych zamontowanych już w różnych miejscach, ale oczywiście bez sieci. Te nowe słupy są tutaj w tych miejscach. Bramki, półbramki nawet widzimy jeszcze stare, które nie zostały zdemontowane, bo podtrzymują sieć, aby faktycznie utrzymać całość, żeby się nie zawaliła. I w tym miejscu możemy zobaczyć, jak wygląda ją nowe perony, a właściwie budowa nowych peronów. Nowe daszki, one zawsze, te mniejsze daszki się pojawiają dużo szybciej niż ten wielki dach i one są mimo wszystko w teorii przynajmniej łatwe i szybkie do konstrukcji w tym miejscu. Z drugiej strony, po prawej stronie peron 5, który się znajduje, możemy zobaczyć, że płyta peronowa coraz to bardziej się pojawia w niektórych miejscach, jak tutaj właśnie jest już zabetonowana, ale spokojnie, poza elekami peronowymi, to tyle z peronu, w sensie nie mamy jeszcze płyt peronowych tutaj zamontowanych i na to jeszcze chwilę poczekamy, ale widzimy mniej więcej też dziurę po środku, którą możecie zacząć pomiędzy tymi dwoma płytami betonowymi. W tym miejscu będzie oczywiście znajdować się rynna, na którą będzie spływać cała woda, która jest zbierana podczas na przykład opadów deszczu, tak jak tutaj się znajduje. Bo ja jak zawsze wpadłem niestety na jakąś kiepską pogodę i padał deszcz przez całe moje zwiedzanie, więc no nie było najprzyjemniej. I dlatego w niektórych miejscach możecie zobaczyć, że faktycznie mi wpadły krople deszczu na obiektyw, a ja tego nie zauważyłem i później no to nie wygląda najładniej. Natomiast tak wygląda faktycznie peron 5. W tym miejscu jest wyrównywana cała przestrzeń tutaj, no i na nich jest wstawiony nowy beton, na którym będą później montowane płyty peronowe i będziemy mogli chodzić bezpośrednio i wsiadać do pociągu. Zanim to się jednak stanie, to muszą powstać pozostałe elementy peronu. Jak widzimy, peron 4 w tym miejscu jest na mniejszym stopniu zaawansowania. Możliwe, że dlatego, że został trochę później wyburzony mimo wszystko, ale faktycznie tak to wygląda. Wszystkie te perony powstają, ale zobaczcie, tu już bliżej kładki mamy faktycznie wybetonowanie. Tak? Te perony powstają w różnych elementach, w różnych miejscach, w różnym stopniu zaawansowania. Tak samo możemy zobaczyć właśnie w tym miejscu, peron 3. On aktualnie nie jest objęty jeszcze w aktualnym etapie budową. To się rozpocznie niedługo, kiedy będą kolejne perony wyburzane, więc na razie tutaj więcej prac nie widzimy, dlatego też tak to jest podzielone. Choć na peronie drugim możemy, znaczy na peronie trzecim, który jest wyburzony, możemy zobaczyć, że jeden fragment mały, jeden segment nowego małego daszku jest już zamontowany i to tyle, jeżeli chodzi o całą przebudowę. Pozostałe miejsce, no to jest oczywiście zostawienie miejsc dla pojazdów budowy, żeby mogli tutaj po prostu wjeżdżać, bo jednak nie ukrywajmy, to jest dosyć mało miejsca, budowa na terenie trzech peronów tak w dużej skali, bo to jest jednak z dużym rozmachem ta cała zachodnia, wysokość dachów, no i przejście podziemne głębokie na dwa poziomy do dołu, to trochę jest pracy, a miejsca tutaj niestety nie ma za dużo. Ale i tak całkiem ładnie to wygląda, bym powiedział. W tym miejscu właśnie powstaje przejście podziemne. Widzisz dokładnie, jak ono jest szerokie. Po tej stronie, po prawej stronie, którą jeszcze widzimy, będzie znajdować tunel tramwajowy, który powstaje, ale spokojnie ten tunel tramwajowy, który się znajduje pod peronami, on nie będzie użytkowany przez najbliższe jeszcze co najmniej pewnie 10 lat, bo tramwaj do Warszawy Zachodniej, który został ogłoszony ostatnio, będzie się kończyć trochę w innym miejscu. W sensie, oczywiście będzie pod ziemią, będzie bardzo wygodne dojście do peronów, ale on nie będzie jechać pod peronami, tylko on się zakończy tuż przy peronie w WKD. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć drugą część tych dachów, które są montowane. Już w niektórych miejscach widzicie, że faktycznie blacha jest montowana na górze. Ale co warto podkreślić, przypomnę, że w ostatnim odcinku mówiłem, że bardzo mnie kusiło, kiedy na placu budowy było mało osób, żeby się przelecieć dronem bezpośrednio pod
pod całym nowym dachem. Wtedy mnie kusiło, ale z tego nie skorzystałem, a teraz po prostu się przeszedłem na dole i mogę wam pokazać, jak to wygląda od dołu. Nie będę ukrywać, że ilość rusztowania, która tutaj jest zastosowana, robi zawsze dla mnie wrażenie. Nie jest to aż tak odjechane, jak było na tym pierwszym etapie budowania tych nowych dachów, ale i tak robi wrażenie. Ilość tego po prostu jest z tego zamontowanego i całkiem ładnie to bym powiedział, że wygląda. Choć na ujęciach teraz z aparatu, na zdjęciach, które wygląda, jest trochę ciemno w związku z tym, że padał deszcz, ale no zobaczcie to. No. Czy to nie wygląda fascynująco? No przynajmniej dla mnie tak. Ale dobrze, przejdźmy sobie jeszcze na koniec do jednego fragmentu. Bo tak, nowe dachy nowymi dachami, ale jest jeszcze jedna budowa właśnie tego przystanku tramwajowego. On będzie bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich i tam prace wyburzeniowe przy budynkach ostatnio trwały, budynków nie ma i na razie jest tam składowisko materiałów, które wjeżdżają na sam środek trasy budowy. Kolejne perony, czyli peron drugi i pierwszy WKD, będą rozbierane jeszcze za jakiś czas, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy to się stanie, ale spokojnie. To jest też przed nami. Wtedy faktycznie rozpoczną się prace budowlane przy budowie właśnie tego przystanku tramwajowego podziemnego. Ale od razu odpowiadam, że przystanek tramwajowy podziemny nie będzie ujęty w tym filmie. Ja o tym, jak wygląda tunel tramwajowy, cała inwestycja i tak dalej, opowiem w osobnym filmie. Już w najbliższych dniach na kanale będziecie mogli go zobaczyć. Również z pokazaniem tego tunelu tramwajowego, który jest już wybudowany pod Warszawą Zachodnią. Więc jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Taka tutaj automatyczna promocja. A jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek, który już powiedziałem przed chwilą. No i co tu dużo nie mówić. Raz jeszcze dziękuję bardzo Budimaxowi za możliwość wejścia i nagrania tego wszystkiego, co tutaj widzieliście w tym filmie. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam do wspierania, bo dzięki temu mogę nagrywać dalej więcej ciekawych filmów, bo ja to cały czas tylko i wyłącznie robię hobbystycznie. Cześć!